Z wielką radością staję tutaj przed wami, ponieważ wczoraj i dzisiaj słyszałem tak wiele Bożego Słowa, które bezpośrednio i do mnie trafiało. I w związku z tym też chcę się z wami podzielić, co osobiście przeżywam. Dziękuję bratu Stanisławowi za te słowa, które dzisiaj rozpoczął, którym rozpoczął to nabożeństwo. I muszę powiedzieć, chwała Bogu za to, że możemy być na tym miejscu. Za to, że mamy taką możliwość spotkania się między sobą, a przede wszystkim z naszym Panem. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że nie spotykamy się tutaj po to, aby sobie porozmawiać, aby się popatrzeć jeden na drugiego, ale spotykamy się po to, aby uwielbić naszego Pana za to, co On czyni w naszym życiu, co On czyni w naszych rodzinach. I niezmiernie jestem wdzięczny z tego, że dzisiaj mamy taką okoliczność. Mieliśmy błogosławieństwo dzieci. Kochani, nie wszyscy może pamiętają te czasy, kiedy ta kazalnica stała tutaj na środku, a tu było takie miejsce, gdzie 40 lat temu klęczałem tutaj. Teraz może trochę mam łzy w oczach, ale kiedy wstępowałem w związek małżeński z siostrą z tego zboru, 40 lat temu, jestem do dzisiaj szczęśliwy z tego, że mogę żyć z nią i mogę żyć z moim Panem. Że możemy się wspierać razem, że to jest naszą najwyższym celem i najwyższą nadzieją, że żyjąc tu na tej ziemi jako goście, zdążamy do tego kraju, gdzie no będzie cudownie. Już teraz przeżywamy przedsmak tego niebiańskiego życia, jeżeli żyjemy jak tutaj, stosując się do tych słów, które tutaj słyszeliśmy wczoraj i dzisiaj. Już teraz możemy przeżywać to, ale ja jestem głęboko przekonany, że większość z nas no może nie pamięta tych czasów, kiedy no 40 lat temu to większość z was nie było na ziemi jeszcze, ale wszyscy się zgadzacie z tym, że to jest nieważne, jak przychodzimy ubrani na to miejsce. Nieważne, czy nas coś boli, czy nie boli. Może to głupio mówię w tej chwili, że nieważne, ale ważne jest, co jest w naszych sercach, czego my oczekujemy od naszego Pana, czego chcemy doświadczyć, co chcemy przeżyć z naszym Panem. Czy przyszliśmy tylko po to, bo jest taka tradycja, drugi dzień świąt, no co powiedzą bracia, co powiedzą siostry, co powiedzą moi znajomi, że nie poszedłem do zboru. Ale to, co jest wewnątrz. Myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę, że dawno temu w sklepach na przykład była konwia i mleko nalewało się, ludzie przychodzili z butelką i nalewało się mleko do butelki. Kapslowało się, szło się do domu. Później były butelki już kapslowane. Jeszcze później były woreczki. Nie wiem, czy pamiętacie, że mleko było w woreczkach. Później były jakieś kartony, jakieś butelki zakręcane, różnego rodzaju. Ale kochani, czy o to się rozchodzi, w jakim opakowaniu jest to mleko? O co się rozchodzi? Co my kupujemy? O mleko się rozchodzi, to co jest wewnątrz, to co jest w nas. Czasami człowiek może się uśmiechać, ale Boga nigdy nie oszukamy. To co jest w moim sercu, to wie On i wiem ja sam. Mogę ukryć się przed moim bratem, przed moją siostrą. Trudno ukryć się przed żoną, która żyje na przykład ze mną 40 lat. Trudno ukryć się, że coś tam w sercu jest nie w porządku. Ale przed naszym Bogiem nigdy nie ukryjemy swojego wnętrza. I o tym chciałem powiedzieć krótko, bo mamy jeszcze dużo braci, którzy zapewne będą chcieć coś przekazać, czym żyją, co ich tak bardzo raduje. Mnie osobiście raduje słowo z listu Piotra, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Mówię powoli, mówię, abyście mogli sobie odszukać ewentualnie. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg,
Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On zrodził nas do żywej nadziei. Uczynił to w swoim wielkim miłosierdziu dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ja czytam z najnowszego tłumaczenia i może troszeczkę niektóre słowa tam będą przestawione, ale rozchodzi się mi o to, że On zrodził, On odrodził nas do nadziei żywej. Znacie taki fajny rozdział z Nowego Testamentu, z listu do Koryntian, pierwszego listu, 13 rozdział. Cały rozdział jest o miłości. Na ten temat słyszeliśmy już mnóstwo kazań, mnóstwo świadectw, wiele artykułów może przeczytaliśmy. Ale zechciejmy otworzyć z tegoż rozdziału ostatni wiersz. Ostatni wiersz. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Kochani, o miłości, o tej Bożej miłości, to też już słyszeliśmy mnóstwo kazań. Bez wiary Bogu podobać się nie można, też o tym wiemy. Ale w środku jest nadzieja. Wiara, nadzieja i miłość. Co to jest ta nadzieja? W kim, kochani, pokładamy naszą nadzieję? Czy może w naszych pieniądzach? Może w naszym zdrowiu? W czym pokładasz nadzieję? W kim pokładasz swoją nadzieję? Z czym dla ciebie jest nadzieja? Czy jest to pewność tego, co cię spotka po bardzo krótkim czasie? Bo życie nasze doczesne to jest krótkie. Zastanówmy się, co jest naszą nadzieją dzisiaj? To jest bardzo ważne, abyśmy, jak tutaj pastor powiedział, mnie tak rozradowało, że idzie z różnych stron świata, idą jakieś, nie wiem, czy to można nazwać nauką religijną, co to jest, idą, że no wywraca Boże Słowo. A, bo to jest napisane kiedyś tam, to dzisiaj już to trzeba troszeczkę inaczej rozumieć. Kochani, nic podobnego, ja wam chcę zaświadczyć, nic podobnego. 40 lat temu tu klęczałem i było to samo słowo zwiastowane. I w tym samym słowie przeżyłem 40 lat z żoną. Nie zawiodłem się ani jednego dnia. I to jest bardzo ważne, abyśmy w tej nadziei pokładali jedynie swoją ufność w Bogu. To jest, nadzieja jest pewnością tego, jak mówi bodajże w liście, chyba autor do listu do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu chyba mówi, że wiara jest pewnością. Jedenasty rozdział, pierwszy, tak. Jest pewnością żywej nadziei. Jeżeli pokładamy we właściwym miejscu swoją nadzieję, to nigdy się nie zawiedziemy. Jeżeli położymy nadzieję w czymś krótkotrwałym, zapewne się zawiedziemy. I to chciałem wam pozostawić jako pozdrowienie. I zarazem, kiedy będzie taka okazja dzisiaj, prosić was o modlitwę, bo dzisiaj rano dowiedziałem się, że moja najmłodsza córka znalazła się w szpitalu. Ale nie smućcie się, nie, ona nie jest chora. Będę miał 11 wnuka. I tym się raduję. I to jest moją wielką radością, ale w każdej sprawie przychodzimy przed naszego Pana i nawet w takiej sprawie prosimy o wsparcie, o Jego błogosławieństwo, w tej nadziei, że On będzie z nami na zawsze. Dziękuję.